Po najbardziej skandalicznych zarzutach ostatniej dekady gwiazdor K-popu Jung Yun-yang został aresztowany przez południowo-koreańską policję i grozi mu nawet 5 lat więzienia. Został oskarżony o publikowanie filmów ze swoich stosunków intymnych z kobietami, które zostały nagrane i rozpowszechnione bez ich zgody. A to tylko wierzchołek góry lodowej tego wielkiego skandalu. Kto by pomyślał, że perfekcyjni piosenkarze K-popu mogliby zrobić coś tak okropnego? W tym filmie pokażemy Wam najbardziej szokujące zarzuty przeciwko niektórym z członków K-popu. Zostańcie z nami do końca i bądźcie wyrozumiali, bo naprawdę nie jesteśmy ekspertami w wypowiadaniu koreańskich imion. Piosenkarze K-popu są uznawani za doskonałych przedstawicieli branży, nawet jeśli ich idealizm jest wykreowany. W końcu oglądają ich i wzorują się na nich miliony fanów z całego świata. Dlatego jako idole stają w obliczu ogromnej presji. Zawsze muszą zachowywać się właściwie, a nawet najmniejszy błąd może prowadzić do zrujnowania ich życia. To wszystko sprawia, że wiadomości o prowadzącym programy telewizyjne i wokaliście Jung Yun-yangu są jeszcze bardziej szokujące. Zatem dowiedzmy się więcej na temat sprawy zwanej Burning Song Scandal. Podczas gdy wiele gwiazd na świecie ma głównie problemy z używkami albo jazdą samochodem w stanie nietrzeźwości, gwiazdy popu z Korei Południowej zdecydowanie wyłamały się ze schematu. Były członek zespołu Big Bang, Lee Sang-hyun, jest także byłym kierownikiem nocnego klubu Burning Sun. W styczniu koreańskie media ujawniły film, gdzie nagrano, jak obsługa klubu zaatakowała kobietę, a w lutym inne media przedstawiły dowody, że Lee Sang-hyun był zaangażowany w nielegalne substancje i pozyskiwanie kobiet dla klientów. Policja wszczęła śledztwo w sprawie muzyka i klubu i chociaż Lee Sang-hyun zaprzeczał oskarżeniom, ogłosił, że opuszcza branżę. Co więcej, obiecał współpracować z policją, a 25 marca rozpoczął 21-miesięczną służbę wojskową. To rozwiązanie doradził mu adwokat, który w wywiadzie wyjaśnił, że kontrowersyjna wiadomość piosenkarza została źle zrozumiana, a rozmowa na czacie miała miejsce 3 lata temu, więc Lee Sang-hyun nawet już jej nie pamięta. Ale o co chodzi z wiadomościami? Otóż w ramach dochodzenia okazało się, że Lee Sang-hyun, Jung Yun-yang i kilku innych muzyków było członkami czatu grupowego, gdzie dzielili się filmami przedstawiającymi ich intymne relacje z kobietami. Niektóre ofiary w trakcie aktu były nieprzytomne. Podobno wśród nich były też celebrytki. Aż trudno uwierzyć, że uwielbiani artyści robili coś takiego dla zabawy. Okazuje się jednak, że koreańskie kobiety nie są za bardzo zaskoczone tym skandalem, ponieważ tego rodzaju przestępstwa są dość powszechne w całym kraju. Aktywistki na rzecz kobiet twierdzą, że dzielenie się intymnymi filmami wideo, nawet zrobionymi bez zgody drugiej osoby, jest rodzajem tradycyjnej rozrywki mężczyzn w tym bardzo patriarchalnym kraju. Kara za tego typu przestępstwo to 5 lat więzienia lub grzywna w wysokości 30 milionów wonów, czyli około 26,5 tysiąca dolarów. Dlatego kobiety w Korei zaniepokojone tą sprawą organizują protesty w Seulu, aby wymusić na rządzie poważniejsze działania. Według nich ostatnie wydarzenia pokazują, że nawet gwiazdy K-popu nie są wyjątkiem i uczestniczą w niepokojącej rzeczywistości, w której wykorzystuje się kobiety. Wydaje się, że Jung Yun-yang czuje się bardziej odpowiedzialny wobec oskarżeń niż jego kolega Lee Sang-hyun. Tak jak były piosenkarz Big Bang, Jung postanowił wycofać się z show biznesu. Niemal natychmiast po ujawnieniu wiadomości o filmach, Jung odwołał wszystkie sesje i nagrania w Stanach Zjednoczonych i wrócił do domu. Ale właściwie to nie dziwne, ponieważ został zwolniony przez firmę, która zarządzała jego wizerunkiem. Muzyk został przesłuchany przez policję, a później przyznał się publicznie do swoich przestępstw i dodał, że jednak dokonał ich bez poczucia winy. A jednak zdaje się, że 30-letni gwiazdor szczerze przeprasza kobiety, które padły ofiarą jego przestępstwa. I podobnie jak jego kolega, również zdecydował się współpracować z policją. Powiedział, że nie kwestionuje zarzutów wniesionych przez śledczych i pokornie zaakceptuje każdą decyzję sądu. Lee Sang-hyun przyznał, że próbował ostrzec swojego kolegę Junga. Podobno spotkał go osobiście i powiedział, aby uważał na to, co robi na czacie grupowym albo wpadnie w kłopoty. Nie wiemy jednak, czy naprawdę taka rozmowa miała miejsce, ponieważ nie ma na to żadnych dowodów. Po rozprawie sądowej Jung został aresztowany, założono mu kajdanki i zabrano na posterunek policji, gdzie będzie czekał na decyzję sądu. Fani na całym świecie uważają, że to plotki i nie chcą wierzyć w zarzuty, ale Centralny Sąd Rejonowy w Seulu nie ma żadnych wątpliwości i traktuje sprawę bardzo poważnie. A co Wy myślicie o tym skandalu z K-popem? Czy uważacie, że inni piosenkarze mogą ukrywać równie szokujące tajemnice? Dajcie nam znać w komentarzach i nie zapomnijcie zasubskrybować naszego kanału.